Na sportowe emocje z regionu zaprasza sieć restauracji Hanoi. Orientalny smak miasta. Sponsorem programu są Płytki Rokitki, salon płytek i armatury sanitarnej. Na piłkarskie podsumowanie tygodnia zaprasza firma Saler Polska z siedzibą w Legnicy. Oficjalny dystrybutor sprzętu sportowego marki Saler w Polsce. Trzeci dzień sierpnia, Radosław Salamon witam i zapraszam do obejrzenia pierwszego w tym sezonie odcinka programu Piłkarskiej Niższej Ligi. Wraz ze mną w studiu, jak zwykle, Piotr Fortuna. Piotrek, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Chciałoby się rzec nareszcie, powiem szczerze, mi trochę towarzyszą emocje, bo 8,5 miesiąca bez spotkań. Były oczywiście spotkania Pucharu Polski po drodze, ale bez ligowych zmagań 8,5 miesiąca, ostatni raz w listopadzie. Taka forma programu jak dziś. Jakie emocje ci towarzyszą? Brakowało ci tego? No na pewno te programy były całkiem inne przez ten okres. Może ta przerwa między nagrywaniem nie była aż tak długa, ale no na pewno od tych boisk odpoczęliśmy i to solidnie. Także z nową siłą wróciliśmy, żeby nagrywać, żeby oglądać te spotkania. Zgadza się, nie ukrywam, że brakowało mi tych piłkarskich emocji. Ja co prawda ten weekend nie miałem przyjemności oglądania spotkań, nad czym trochę ubolewam, ale wiem, że już w najbliższych dniach będę miał okazję do tego, aby podziwiać piłkarskie loty na murawach, więc nie mogę się też tego doczekać. Ciekaw jestem, Piotrek, twojej opinii, bo ten weekend jeździłeś po boiskach, byłeś w kilku miejscach. Wiemy, czwarta liga wznowiła rozgrywki. W najbliższy weekend do tego grona zawodników grających czynnie dołączą piłkarze klasy okręgowej. Jak pierwsze wrażenia? W jakiej formie, jaka dyspozycja zawodników po takim długim rozbracie z piłką, po tym przerwie w rywalizacji o punkty? Bo wiemy, że jednak sparingi to coś innego. Wiemy też, że długo ta pandemia uniemożliwia całkowicie trenowanie. Jakie są twoje odczucia po tym pierwszym weekendzie ligowym? Na pewno zewsząd widać było, że jest głód tej piłki, tak? Poczynając od zawodników, kończąc na trybunach, tak? Ponieważ mimo tych opostrzeń, gdzieś tam te trybuny się zapełniały, niestety nie w takich wymiarach jak można, bo wiadomo, przy czwartej lidze to szczególnie jeszcze jest na to zwracana uwaga, byli stewardzi przy bramkach wejściowych na spotkania, także też mniej więcej trzeba było pilnować tego, żeby te wymogi sanitarne były spełnione. Tak więc tutaj mamy trybuny na boiskach, każdy walczył o każdy centymetr boiska, nikt nogi nie odstawiał. Była walka, były fajne mecze, były mecze wyrównane, były mecze, które które drużyny przesądzały zdecydowanie na swoje korzyść. Były kontrowersje sędziowskie, także można powiedzieć, że było wszystko w tej czwartej lidze w miniony weekend. No właśnie, postaramy się Państwu przybliżyć to, co działo się na boiskach czwartej ligi, która też ma nowego sponsora, Koleje Dolnośląskie, zostały sponsorem tytularnym rozgrywek czwartoligowych. Tak, i też miałem okazję być na meczu czwartej ligi wschodniej w piątek, gdzie Bielawianka Bielawa podejmowała Lechię Dzierżoniów. Bielawianka zwyciężyła 4-0, tam został ogłoszony też właśnie ten sponsor tytularny czwartej ligi, rzeczywiście. Trzeba powiedzieć, że w tamtej lidze też poziom jest wysoki, ale też budżety klubów odpowiednio wysokie. No właśnie, dojechały pociągiem wagony z pieniędzmi. A teraz tak poważnie. Pierwszy twój kontakt z tą grupą wschodnią, wiem, w oparciu o jedno to spotkanie. Porównując do tego, co widziałeś na boiskach właśnie tej grupy zachodniej, poziom porównywalny, wyższy, niższy, jak to byś ocenił na tle tego jednego spotkania, dodaję jeszcze raz. Powiem tak, może po tym spotkaniu teraz mnie nie dziwi moc wyników APIS-u Jędrzychowice i AKS Ostrzegon w tamtym sezonie. Rzeczywiście widać, że tamten region jest piłkarsko, wydaje mi się, trochę lepszy.
aczkolwiek no też ciężko to by było porównać, jakby nasze drużyny mierzyły się regularnie z tamtymi, też pewnie gdzieś tam taktycznie by trenerzy do tego podeszli i wyglądałoby to inaczej, no ale chociażby właśnie po tym, jak grał AKS Strzegom, po tym, jak gra Apis Jędrzechowice, można zauważyć, że są to silne zespoły, czy też aktualni beniaminkowie naszej czwartej ligi, czyli Leśnik Osiecznica i Włókniarz Leśna, o których później porozmawiamy, też widać, że nie są to drużyny z pierwszej łapanki. No właśnie, było trochę zmian w tych okresie przygotowawczym, no i na ławkach trenerskich, wiadomo, ruszady kadrowe. Postaramy się jak najwięcej tych informacji przybliżyć naszym telewizom, aczkolwiek no też w wielu przypadkach bazujemy na jakichś stronach internetowych, na fanpage'ach klubowych. No jak wiemy, nie wszystkie prowadzą to regularnie, więc na tyle, ile będziemy mogli, też przedstawimy Państwu to, jak zmieniały się kadry zespołów. Zacznijmy analizę tego, co działo się na boiskach czwartej ligi. Wiemy, 19 zespołów w tym sezonie. Apis Jędrzechowice jako pierwszy pauzował, więc pauza punktów nie przynosi zero punktów. Z pauzą, jak to mówi się kolokwialnie w żargonie w szatni, z pauzą jeszcze nikt nie wygrał. No i to się nigdy nie zmienia, nigdy po pauzie nikt punktów nie dopisywał. Zacznijmy od spotkania. Chrobry 2 Głogów, Leśnik Osiecznica. Ten mecz zakończył się wynikiem 4-0 dla rezerw Chrobrego. Posłuchajmy wywiadów pomeczowych. No szczerze mówiąc, pierwsze koty za płoty. Daliśmy siebie wszystko. Plan był taki, aby stanąć troszeczkę sobie na połowie, czekać na rywala i wykorzystać sytuację z kontrataku. Dwie pierwsze bramki troszeczkę zabrały nam jakby takiej odwagi do tego kontrataku. Ale myślę, że jest to dobra nauka, fajny przeciwnik, dużo nauki i wiara w następne mecze. Jako Leśnik Osiecznica jesteśmy teraz na etapie budowania fajnej, takiej rodzinnej drużyny w Osiecznicy. Oczywiście celem naszym jest utrzymanie, ale gramy o 3 punkty w każdym meczu. Mamy dobrą drużynę, ja wierzę w tą drużynę i za tydzień się poprawiamy. Jesteśmy beniaminkiem, mam tam dużo znajomych w różnych drużynach, ale oni też nie wiedzą o nas nic, każda z drużyn, więc my też jesteśmy troszeczkę zagadką dla całej ligi, ale mamy swój plan, będziemy go realizować i tak jak mówiłem, 3 punkty co tydzień. Tamten sezon kończyliśmy, tylko że niestety nie takim wynikiem, jakbyśmy chcieli. Dzisiaj zupełnie inaczej. No myślę, że gdzieś tam mocno weszliśmy w mecz, gdzieś tam staramy się zawsze to robić. Udało się zdobyć 2 bramki w miarę szybko. To myślę ustawiło też przebieg spotkania. Później gdzieś tam nastawiliśmy się trochę inaczej. Aczkolwiek trzeba przyznać, że myślę, że Leśnik napsuje trochę krwi w tej lidze. Wydaje mi się, że nie tylko my się męczyliśmy z nimi, że jeszcze następne zespoły też nie będą miały łatwo i życzę im tego, bo mówię, z beniaminkami też gra się trudno, bo to gdzieś są zespoły na fali, gdzieś tam po tym awansie jeszcze panuje u nich taka euforia i to też było widać, ale trzeba oddać, że też to nie była sama euforia z ich strony, tylko było gdzieś tam też poukładane, zorganizowane i przy odrobinie szczęścia mogli gdzieś tam się pokusić jedną, może nawet 2 bramki. No, aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że no, my mogliśmy zdecydowanie wyżej też ten mecz zakończyć, ale nie ma co wybrzydzać, jak na pierwszy raz po tej przerwie jest ok, jest dużo rzeczy jeszcze do poprawy, to jeszcze nie jest to, co chcielibyśmy widzieć, co chciałbym widzieć na boisku, przynajmniej nie cały czas, no ale będziemy dalej nad tym pracować i będziemy się w każdym meczu starali zagrać o zwycięstwo. Są chłopcy z juniorów, są chłopcy gdzieś tam, już dzisiaj mogę powiedzieć, bo tam wcześniej nie chciałem o tym mówić, bo to było w trakcie załatwiania, ale wzmocni nas, uważam, że wzmocni nas, dzisiaj zagrał zresztą cały mecz nieźle Wiktor Wawrzyniak, który grał do tej pory w Celiotce w Śląsku i dzisiaj fajnie się wprowadził do drużyny. Grał cały mecz pierwszy, jakby swój seniorski oficjalny, Max Iwanowicz, też z rocznika 2003, jako środkowy obrońca, więc na takiej dość newralgicznej pozycji, tak samo bramkarz z rocznika 2003. Już okej, na razie, jeżeli chodzi o kadrę, większość chłopców zostało, ktoś tam doszedł, jeszcze czekamy na 2-3 nazwiska, myślę, że będziemy jeszcze mocniejsi, jeżeli te osoby dojdą, a wszystko na to wskazuje, że tak będzie. Wiadomo, gdzieś tam też
z pierwszego zespołu, pewnie ktoś tam będzie schodził, ale u trenera gdzieś tam Iwana nie jest to aż tak, że schodzi 7-8, tylko gramy w większości swoim składem, ewentualnie schodzi 2-3 i do takich młodszych zawodników, więc trenujemy razem, gramy razem i myślę, że to też fajnie, bo chłopcy wiedzą, że jeżeli zasłużą sobie na treningu, to później będą grali w lidze. Nie będę oryginalny, jak powiem, że w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo, bo uważam, że w tej lidze stać nas w każdym meczu, żeby ze wszystkimi wygrać. A łączy się to z tym, że jeżeli będziemy mieli dużo punktów, będziemy starali się grać o najwyższe cele, no bo też nie będę zakłamywał rzeczywistości i mówił, że będziemy grali o środek tabeli. Chcemy grać o najwyższe cele, to chłopakom mówię, oni zresztą sami są na to nakręceni, więc liga nas zweryfikuje, wiadomo, ale póki co jesteśmy nastawieni na zdobywanie jak największej ilości punktów, a czas pokaże, co z tego wyjdzie. Młodzież, jeszcze raz młodzież. Przyzwyczailiśmy się w ostatnich sezonach do tego, że w drużynie rezerw Chrobrego Głogów, drużyna rezerw Chrobrego Głogów jest oparta na młodzieży. Widzimy, że to jest gdzieś tam kontynuowane z sezonu na sezon, ale to też podkreślamy. To jest dobry kierunek na pewno dla Chrobrego. Mówi się o pierwszym zespole, że to nie jest jak gdyby drużyna top pierwszej ligi, która rozrzuca pieniądze na lewo i prawo. Wiemy, że to bardziej oszczędności, że te transfery są bardziej przemyślane, nie wydaje się lekką ręką dużych pieniędzy, więc no, właściwy kierunek wychowywanie młodzieży, która może w przyszłości wzmocni ten pierwszy zespół, który, trzeba też powiedzieć, przyzwoicie radzi sobie na poziomie pierwszej ligi. No, 4-0 zdecydowane zwycięstwo, co tutaj więcej dodać? No właśnie, na pewno zdrowo prowadzony jest Chrobry Głogów, co widać też po sytuacji trenera Iwana Dziurczewicza w pierwszej lidze, który no, fatalnie, można powiedzieć, rozpoczął swoją przygodę trenerską, ale zaufali mu, dali mu szansę i rzeczywiście gdzieś tam to popłaciło, to samo widać w tej drugiej drużynie. Nie ma jakichś tam gwałtownych roszad, spadków, tak, z pierwszej drużyny, tak jak tutaj trener zresztą słusznie zauważył, że jeżeli ma takie spady, to jest to jedno, dwa nazwiska, a nie pół drużyny, bo on chce też grać swoją drużyną i to na każdym kroku podkreśla. Bardzo fajny sposób też treningów, czyli trenują wszyscy razem i rezerwy, i pierwsza drużyna, także ci młodzi mają na co dzień możliwość dotknąć tych umiejętności pierwszoligowych. Także na pewno im to wychodzi na plus, co później pokazują dalej. No, Leśnik Osiecznica tak naprawdę, jakby ktoś zobaczył na wynik, to zdecydowane zwycięstwo Chrobrego, ale no, rzeczywiście Głogowianie nie mieli lekko, bo Leśnik grał bardzo fajną piłkę, nawet się przy niej utrzymywał, potrafił rozgrywać akcje, a Chrobry momentami wręcz cofał się i kontrował, tak? Więc na pewno tutaj drużyna Beniaminka, tak jak też trener wspomniał, napsuje krwi rywalom w tym sezonie. No a też w Chrobrym no, widać tą właśnie młodość, tak? Bo było kilka rzeczywiście sytuacji, gdzie chociażby napastnicy mogli wyłożyć do lepiej ustawionych kolegów na pustą bramkę, ale za wszelką cenę chcieli sami się popisać i zdobyć bramkę, gdzie bardziej doświadczony zawodnik to na pewno by to zamienił na asystę i ten wynik byłby dużo wyższy i jeszcze bardziej zakłamywał obraz tego meczu. A tak to przynajmniej nie aż takie baty Leśnik zebrał i rzeczywiście no, trzeba trzymać kciuki za tą drużynę, bo naprawdę jest fajna i miła dla oka jej gra. No właśnie, z wydawaniem opinii i osądów na pewno musimy się wstrzymać do trzeciej, przynajmniej piątej, myślę, kolejki, żeby przekonać się o tym, co te zespoły prezentują tak naprawdę. Teraz w środę, już jutro, kolejny mecz ligowy dla rezerw Chrobrego Głogów, który gra z kolejnym Beniaminkiem, z Włókniarzem Leśna, który no, pokazał się, przynajmniej tak się może wydawać po tym pierwszym spotkaniu, z dobrej strony, no bo zremisował z Karkonoszami Jelenia Góra i to w Jeleniej Górze, gdzie razem podkreślaliśmy, że Jelenogórzanie to jeden z kandydatów do wygrania całej ligi. No ja bym dalej przy tym obstawał. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych spotkaniach. Karkonosz chyba teraz z Apisem grają, tak? Tak. Więc będzie to chyba najlepszy mecz w następnej kolejce. Przynajmniej na papierze, tak się zapowiada. Przynajmniej na papierze, tak się zapowiada, no bo jednak Karkonosz i Jelenia Góra już w tamtym sezonie były mocne, w tym się jeszcze bardziej wzmocniły. Wiadomo, że Jelenia Góra no to jest duże miasto, które gdzieś tam chce mieć wyższą klasę rozgrywkową i no takie potknięcie na start, pytanie czy to jest wypadek przy pracy, czy też Włókniarz jest tak mocny, bo przypomnijmy, no Włókniarz awansował po barażach, tak, a Leśnik wyszedł z pierwszego miejsca.
No, ciekawy jestem, jak właśnie, jak na żywo będzie ta drużyna się prezentowała. No właśnie, mówiliśmy o Chrobrym Dwa Głogów, mówiliśmy o Karkonoszach, to dwa zespoły, które w zasadzie, gdyby sezon nie został przerwany, kto wie, czy nie wygrałyby ligi, czwartej ligi w ubiegłym sezonie. Chrobry stracił jeden punkt, no i widać, że ta forma, przynajmniej wydaje się na razie, patrząc na sparingi, patrząc na tą pierwszą kolejkę ligową, gdzieś jest kontynuowana ta seria i ta forma z poprzedniego sezonu. No i no, zakłamalibyśmy rzeczywistość, gdybyśmy obaj nie powiedzieli, że Chrobry Dwa Głogów no to jest w tej ścisłej czołówce do zwycięstwa w całej lidze, tak? Chrobry Dwa Głogów, Karkonosze, Apis, Jędrzejowice, tak? To takie zespoły, tak, które... To jest top 3, która na pewno będzie, tak jak w tamtym roku, jeszcze AKS Strzegom był, tak, ale wiadomo, AKS został przeniesiony do Ligi Wschodniej, także na pewno ta trójka będzie walczyła o najwyższe laury. Kto się jeszcze włączy po drodze, no na pewno ktoś tam będzie chciał tej krwi napsyć. No jeszcze odnośnie poprzedniego weekendu, no można tutaj podkreślić, że na pewno zawodnicy nie mieli łatwych warunków, bo po prostu żar lał się z nieba i ciężko było usiedzieć na trybunach, a co dopiero grać zawodnikom mecz, ale fajnie, że nikt na to nie narzekał, ani jednej takiej opinii, także to kolejny raz pokazuje, jak bardzo im brakowało tych meczów o punkty, tak? Bo kiedyś zawsze po takich spotkaniach było, było gorąco, to coś, a tutaj nikt nawet nie odważył się powiedzieć, każdy był zadowolony, że mógł zagrać w końcu. Zgadza się. Mówiliśmy o Beniaminkach z tej drugiej części, jak gdyby z tej drugiej grupy, czyli Leśnik Osiecznica i Włókniarz Leśna. No ale mamy też dwóch swoich Beniaminków. Jednym z nich jest Mewa Kunice. Wszyscy byli ciekawi, jak Mewa zainauguruje ten sezon. Jechała do Grębocic, które w tamtym sezonie fajnie się też prezentowały. Trzeba to jasno powiedzieć. Mewa Kunice, dla której to jest pierwszy sezon w historii w rozgrywkach czwartoligowych. No i mieliśmy tutaj wśród gości przedsezonowych Stanisława Wietrzaka, członka zarządu i jednego ze sponsorów klubu. No i mówił, że oni chcą odcisnąć piętno też na swój stempel zaznaczyć na tej czwartej lidze. No i byliśmy ciekawi, jak wejdą w ten sezon. A weszli. Weszli bardzo dobrze. Można powiedzieć, że Stanisław Wietrzak miał debiut także w czwartej lidze na ławce trenerskiej, ale to zaraz się dowiemy dlaczego. No właśnie, tak jak powiedzieliśmy, Mewa Kunice jechała do Grębocic zagrać z tamtejszą Spartą, no i przywiozła trzy historyczne, pierwsze trzy punkty na inaugurację sezonu czwartej ligi, zwyciężając 3-1. Poproszę o materiał wideo. Zacznę tutaj od tego, co się wydarzyło w 20 minucie. No, musiałem zastąpić już od 20 minuty na ławce Jacka Kanasa, który grał. Mam nadzieję, że dojdzie szybko do siebie. Nie wiem, co się stało. Ma albo skręcone wiązadła w kolanie. Nie wiem. No, karetka przyjechała, teraz widzę, że go zabierają. Więc było ciężko, ale byliśmy bardzo zmotywowani tym. Kurczę, oby się nic nie stało. Pierwsze 10 minut, no wiadomo, wyszliśmy, czy oczekiwaliśmy, patrzyliśmy, jak ta czwarta liga wygląda. No i tak od 10 minuty od karnego, gdzieś tam 2-3 minuty wcześniej już można było zaobserwować, że, no, że mamy tą dojrzałość jednak w tej grze. Karny, piękna akcja Smolnego na karnego. Arek Stymbajca wykorzystał naszą pierwszą bramkę z karnego w czwartej lidze. No później mieliśmy to fajnie ułożone, widać było, nie pozwaliśmy rywalowi na wiele, aż do momentu tej kontuzji, później 10 minut, no byliśmy rozwaleni totalnie, zanim poukładaliśmy, ale wyprowadziliśmy dwie genialne kontry, więc 3-0 do przerwy. No w drugiej połowie już cofnęliśmy się, no i chcieliśmy kontrować, po prostu musieliśmy, no... grać ekonomicznie w tych trudnych warunkach, więc no, udało się dowieść, mieliśmy szansę na 4-0, sam na sam niewykorzystana, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, no i no, walczymy dalej. Będzie i bardzo żałuję, że mnie na tym meczu nie będzie, więc no strasznie mi żal, ale myślę, że jest sporo kibiców, szkoda, że tyle nie możemy wpuścić, co jest chętnych. Jestem zaskoczony ilością, zainteresowaniem naszych meczów w Kunicach, ale mam nadzieję, że przyjdą takie jeszcze weekendy, że będziemy mogli cały obieg zapełnić kibicami.
No i mam nadzieję, że Murawa też będzie fajna do gry, więc zapraszamy Rudną. W tej chwili wygląda tak, że środek tabeli to jest walka o utrzymanie. Zabawnie można to tak nazwać. Więc myślę, że ten środek tabeli będziemy naprawdę zadowoleni. Myślę, że jest dużo mocniejszych drużyn niż my. Ale będziemy no, grać to, co potrafimy. Może gdzieś urwiemy jakiś punkt, jakiejś drużynie silniejszej od nas. To będzie ogromna satysfakcja z tego wszystkiego. Po tej przerwie widać, że dzisiaj nie mogliśmy się odnaleźć. Na pewno tak, na pewno zasłużone zwycięstwo Mewy Kunice, ale tutaj mówię, no nie chciałbym, żeby ktoś źle odebrał moje słowa, ale wydaje mi się, że taki wynik dzisiaj padł tutaj na boisku, to bardziej chyba no, nasza zasługa tutaj niż Mewy Kunice, choć mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, nie chcę nic chłopakom ujmować, bo dzisiaj fajnie się zaprezentowali zawodnicy z Kunic. My na pewno poniżej oczekiwań, no i przypomniała mi się historia z poprzedniej rundy. Znowu zaczynamy tak samo jak w poprzedniej rundzie. Jeżeli będzie taki scenariusz jak rok temu, nie mam nic przeciwko. Ale no na pewno no przykro się tak zaczyna. Nie chciałem zaczynać od tego, ale jak już padło to pytanie, no to na pewno tutaj no borykamy się tutaj ze swoimi problemami. Też na pewno kadry nie mamy zamkniętej. Natomiast no, mieliśmy urazy dosyć poważne, które wykluczyły nam trzech zawodników przed, powiedzmy, tuż przed rozgrywkami. Wrócili do treningów, ale no ich forma jeszcze nie jest taka, jak być powinna. Generalnie my zatrzymaliśmy wszystkich chłopaków z poprzedniej rundy i to był dla nas jakby priorytet. Jeżeli będzie ktoś nas jeszcze wzmacniał, to maksymalnie jedna osoba. Ja wierzę, że tu potencjał tego zespołu nie jest mały, no tylko kwestia jest wyciągnięcia tego potencjału. My rok temu no, udowodniliśmy już to, co mieliśmy udowodnić i pokazaliśmy, że każdy powinien się z nami liczyć. Z tym, że wiadomo, zawsze weryfikacja planów przychodzi. My na pewno chcielibyśmy grać o szczytniejsze cele niż utrzymanie w lidze, no ale to wszystko zależy od nas. Tak? No, dzisiaj nie zaczęło się za dobrze, więc ja mówię, plany dalej mam takie same, ale mam nadzieję, że nie będę musiał ich weryfikować. Generalnie no, nie pozostało nam nic innego, jak wyciągać wnioski i grać w następnych meczach o punkty, ale zdajemy sobie sprawę też, że na pewno nie będzie tutaj łatwo, nawet z Beniaminkami. Jedziemy teraz na ciężki mecz, na ciężki teren, na Konfeks, gdzie ja jeszcze pamiętam z Ligi Okręgowej, że tam zawsze był ciężki teren. No tak, jak powiedzieliśmy, Mewa Kunice, dobry występ, no okraszony też kontuzją Jacka Kanasa. Wiemy, jak ważna to jest postać, raz, że trener. Po drugie, podkreślaliśmy tutaj przed sezonem, że jeżeli potwierdziłyby się słowa też Stanisława Wietrzaka, że jednak więcej czasu Jacek będzie spędzał poza boiskiem jako trener niż grający trener, no to też byłaby strata. No i jak gdyby pierwszy mecz sezonu pokazał, że jednak Jacek na tyle jest potrzebny, że wyszedł w pierwszej jedenastce. Miejmy nadzieję, że ta kontuzja nie jest na tyle poważna, żeby go wyeliminowała na dłużej z gry. Co do jak gdyby porównania obu zespołów, to tak, słyszeliśmy troszeczkę inne nastawienie też przedsezonowe, bo jednak w Kunicach mieli świadomość, że trzeba się wzmocnić, nowe wyzwania, nowa liga, też nowe wymagania. No i w pierwszej 11 zameldowało się trzech nowych zawodników, byli to Mateusz Rycombel, Damian Smolny i Rafał Szumański. Jaki mieli wkład w to spotkanie? Damian Smolny wywalczył rzut karny, a przy trzeciej bramce asystował, tak? Więc na pewno duży wkład. Pierwsza bramka Arka Cymbalisty, druga Tomka Cichockiego i trzecia Kaczmarka. Co do drugiej strony, Sparta Grębocice, no trener Żmudziński powiedział, dla nas najważniejsze było, żeby zachować trząs zespołu, żeby zachować w zasadzie zespół z poprzedniego sezonu, nikt nie odszedł i to było dla nich klucz do tego, aby myśleć o pozytywnym zakończeniu teraz tego sezonu, który się rozpoczął, no bo tak jak też powiedział trener, no pokazali to w tamtym sezonie, niedokończonym, ale pokazali w tej pierwszej rundzie, można powiedzieć, że z nimi trzeba się liczyć. Oni byli w górnej połówce ligowej stawki, no i jak gdyby to wszystko się potwierdza. Chapeau bas, to też wyczytałem na fanpage'u Mewy Kunice.
w ciągu całego spotkania, czyli licząc zmiany, 10 zawodników grających w tym spotkaniu reprezentuje barwy Mewy Kunice od A-klasy też, czyli od sezonu, w którym awans ten, wywalczyli ten pierwszy awans dwa sezony temu. I to też pokazuje, że ten zespół jest budowany przemyślanie, że te transfery, które są, mają tworzyć zespół na lata, a nie tylko pod dany wynik, pod jeden sezon. I tutaj też duże brawa za tą determinację i za tą kontynuację tych planów sprzed dwóch, trzech sezonów. No tak, na następny dzień po tym spotkaniu, przy okazji spotkania Orkana Szczedrzykowice, spotkałem Marka Cymbalistę i go podpytałem tam o zdrowie trenera Kanasa, no to z tego, co z pierwszych ustaleń wynika, to uszkodzona łąkotka i pół roku przerwy prawdopodobnie dla trenera, no także gdzieś tu prorocze będą te chyba słowa Stanisława Wietrzaka, żeby usiadł na ławce jednak Jacek Kanas, a nie grał w tej czwartej lidze. Szkoda, że w takich okolicznościach. Tak, szkoda, że w takich okolicznościach, tak pół żartem, pół serio się już w Mewie śmieją, że nie chciał po dobroci, to siłą usiądzie na tej ławce. No na pewno jest to duży element układanki w środku pola, który wypada i tak jak zresztą tutaj Stanisław Wietrzak mówił po meczu, że nie mogli się odnaleźć przez 10 minut po tej kontuzji. Ale jak widać, gdzieś tam się udało i później jeszcze dwie bramki dorzucili, także no i później kontrolowali jednak przebieg tego spotkania. Tutaj też trener gospodarzy podkreślił, że no, tą słabą postawę swojego zespołu, aczkolwiek też trzeba zauważyć, że ta słaba postawa wynikała w dużej mierze z tego, że Mewa bardzo mądrze grała w obronie i wyprowadzała te kontrataki w taki sposób, że jak widać udało się strzelić trzy bramki, a tylko jedną stracić po rzucie rożnym, także na pewno debiut Mewy bardzo, bardzo na plus. No, na pewno jest to drużyna, której nie da się lubić, za pierwszym razem. No ponieważ widać, jaką fajną atmosferę tworzą wokół tej drużyny. Tak jak wspomniałeś, no budują ten zespół małymi krokami i to procentuje, tak? Bo z roku na rok są coraz lepsi, coraz wyżej. No i miejmy nadzieję, że gdzieś tam się utrzymają i zadomowią w tej czwartej lidze. Wsparte Grębocice bym się nie martwił, bo to uznany zespół. I chociaż tak jak rozmawialiśmy tutaj przed programem i wielokrotnie, no w tym sezonie to będzie bardzo ciężko się utrzymać. Nasz 7 zespołów spada z automatu i możliwe, że 8, jeżeli będzie spadek Zagłębia bądź po Piasta Żmigród, tak, trzeciej ligi. No to jeszcze rezerwy miedzi, także naprawdę jest o co grać i każdy punkcik może być na wagę złota później. Zgadza się. No tak jak też powiedziałeś, no tutaj trener odważnie powiedział, trener Żmudziński, że to raczej my przegraliśmy niż Mewa wygrała, aczkolwiek też oddał im to, co jak gdyby piłkarsko było widać na boisku. No, nie byłem na meczu, ciężko mi to ocenić, więc no ale 3-0 do przerwy, no to też nie jest pewnie wynik z przypadku. No, rozumiem, że można stracić jedną bramkę przypadkowo, no ale 3 na poziomie czwartej ligi. No i też trzeba przyznać, że no bardzo dobrą sytuację zmarnował na 4-0 Arek Cymbalista, tak? No gdyby tam uderzył trochę lepiej w sytuacji sam na sam, no to myślę, że już by było całkiem pozamiatane, a tak po tej sytuacji gdzieś tam Sparta nabrała jeszcze wiatru w żagle i próbowała odrobić, tak? Tam jedna ta przypadkowa bramka z rożnego, no ale tak poza tym, no to jednak Mewa kontrolowała to spotkanie. I rzeczywiście może gdzieś tam jeszcze ta forma Sparty nie jest taka, jakby trener chciał. No i też trzeba powiedzieć jasno, wynik taki pobudza apetyt kibiców, na pewno działaczy i zawodników. No na pewno no. Będą mieli bardzo mocno podniesione morale na pierwszy mecz na swoim własnym stadionie. Tak? Już słyszeliśmy, że praktycznie selekcję trzeba robić, kto może przyjść na mecz. Tak, tak. Przy tym obostrzeniu. Tam widziałem na fanpage'u u nich na Facebooku, że trzeba się zapisać mailowo na spotkanie, no bo rzeczywiście gdzieś tam niby teraz organizator musi mieć z wszystkich kibiców po prostu wypisanych, jak tak, będą się tam znajdować. Tak, ale tam była podana liczba, dobrze kojarzysz? Tak, w tym 125, 125 czy 129 osób tylko może być. 50% obiektu.
Więc szkoda, że ta inauguracja też będzie, jak gdyby na własnym obiekcie będzie, no pewnie okrojona, bo myślę, że tych chętnych jest dużo więcej, bo każdy chciałby przyjechać zobaczyć Beniaminka, co on prezentuje. Pewnie i trenerzy, jeżeli mieliby możliwość z okolic obejrzenia, a tym bardziej wiemy, że miłośników futbolu jest wielu, zawodników jest wielu, a dopiero dwie ligi wracają jak gdyby w weekend najbliższy. Poza czwartą dochodzi jeszcze okręgówka, więc wszyscy A-klasowicze, B-klasowicze, którzy są na miejscu i którzy są głodni futbolu lokalnego, pewnie migrują po boiskach i oglądają te spotkania. Kolejny mecz. Sparta Rudna, Prochowiczanka Prochowice. No właśnie, zastanawialiśmy się, jak to będzie głównie w Prochowicach, bo Sparta Rudna, no to tak jak w przypadku Sparty Grębocice, wiedzieliśmy, że zespół też jak gdyby solidny, który potwierdzał to i transferami z poprzednich sezonów i też jak gdyby pozycją w ligowej tabeli, wynikami. Tam też nie było jakichś takich nerwowych ruchów, nie dochodziły jakieś słuchy o odejściach, o jakichś też spektakularnych transferach chyba, więc jak gdyby jak jakoś już była wpisana w ten obraz Sparty też Rudna. No a Prochowiczanka wiemy. Ostatnie miejsce, przedostatnie miejsce chyba, czy ostatnie miejsce wtedy w ligowej tabeli w poprzednim sezonie. Zmiana trenera, Robert Gajewski, który miał czas, żeby przygotowywać zespół. Później wiemy, pandemia. No ale te sparingi, które obserwowaliśmy przed startem rozgrywek, całkiem naprawdę fajnie to wyglądało. 7 sparingów, 4 zwycięstwa i 3 porażki. Zwycięstwo właśnie między innymi z Mewą Kunice, czy ze Spartą Rudna, no i z Iskrą Księgienicę, która jest uważana za jednego z kandydatów do awansu do czwartej ligi, żeby wygrać klasę okręgową, więc gdzieś ta nuta nadziei wlała się w serca kibiców Prochowic. No i to chyba się też potwierdziło w pierwszej kolejce, bo z tego trudnego terenu w Rudnej podopieczni Roberta Gajewskiego przywożą 1 punkt, 1-1, po w opinii wielu wyrównane spotkanie, więc posłuchajmy wywiadów pomeczowych. Zawsze punkt na wyjeździe na pewno lepiej smakuje niż u siebie. Sparta Rudna na pewno jest dobrym zespołem, będzie na pewno w czołówce tabeli. Jestem zadowolony z moich chłopaków z gry, na pewno zostawili zdrowie na boisku i to było widać. Mecz mógł się potoczyć na korzyść naszą, jeśli chodzi o wynik, i na korzyść przeciwnika, bo w pierwszej połowie było tych sytuacji sporo. W drugiej połowie jestem dumny tej konsekwencji, które graliśmy w drugiej połowie. Chłopacy się nie załamali i zdobyliśmy w końcu tą bragnioną bramkę na 1-1. Mogliśmy przejść na 2-1 też. Na pewno wyglądaliśmy na tle rywala w końcowych minutach lepiej fizycznie, gdzieś wyprowadziliśmy piłką lepiej. Ale tak jak mówię, no mecz zakończył się remisem. Myślę, że tak zawsze na tym remis to jest jakby jak taki wynik, no, który trzeba szanować na wyjeździe, także ja generalnie jestem zadowolony, wiadomo, że są emocje gdzieś po meczu, tak na spokojnie jak przenazuję ten mecz, trzeba ten wynik brać, cieszyć się z tego punktu. Tak się potoczyło, jak się potoczyło z tym koronawirusem, to już tam wielokrotnie rozmawialiśmy, ja myślę, że nowy sezon, tak jak mówię, mamy czyste karty, mamy szansę udowodnienia, że miejsce Prochowiczanki jest, tak jak mówiłem przed sezonem, chciałbym być w 8. I to nie są jakby jakieś moje cele takie wymarzone, po prostu znam realnie swoich zawodników i nasza praca na treningach na pewno przyniesie efekty. Co do kadry, no na pewno jest kilku nowych zawodników, na pewno wyjaśnił się temat z bramkarzami, mieliśmy problem z dostępnością bramkarzy, teraz mamy 2, na pewno to jest, mówię dziś, pozytywne. Poszedł do nas Mikołaj Skorupka, jest dodatkowo Jakub Dziasiek, który tak naprawdę już przyszedł w poprzedniej rundzie, ale nie miał możliwości gry, bo była puka pandemia. Lista się zamknięta, jeszcze jedna osoba przyjdzie do nas, zawodnik, który też z Ukrainy, który grał na poziomie drugiej ligi w Polsce, dziś też na poziomie pierwszej zaplecza jest ta klasy w Ukrainie, 26 lat ofensywnej pomocy, także jeszcze się wzmocnimy, także wtedy będzie można powiedzieć, że kadra jest zamknięta. Jeśli chodzi o przeciwnika, no na pewno spodziewaliśmy się, że będzie to całkiem inny zespół niż w poprzednim sezonie. Dużo transferów, ciekawych transferów, doświadczenie pomieszane z młodością, więc tak naprawdę przeciwnik postawił nam dzisiaj, powiedzmy, poprzeczkę bardzo wysoko. Rozegraliśmy z nimi bodajże 3 tygodnie temu sparring, więc wiedzieliśmy, że to jest całkiem inna, odmieniona drużyna, że nie będzie tak łatwo, więc tak naprawdę, tak jak wcześniej mówiłem,
sezon tamten się zakończył, więc wszyscy tak naprawdę mamy czystą kartę, żeśmy wystartowali, długo żeśmy w piłkę nie grali. Widać było troszkę zdenerwowania, jeśli chodzi o obydwie drużyny, dużo niedokładności na początku meczu, z jednej jak i z drugiej strony, ale wiadomo, no, taki czas bez piłki, bez adrenaliny, bez rywalizacji jednak gdzieś tam troszeczkę powiązało nogi zawodnikom i no nie ukrywam, szczególnie moim zawodnikom, więc no myślałem, że troszkę gdzieś tam lepiej pogramy na własnym stadionie, frekwencja dzisiaj dopisała, jak i również pogoda. No ale co, każdy punkt jest, że tak powiem, na wagę złota. Szanujemy przeciwnika, szanujemy ten punkt. Liga będzie długa, będzie trudna. Nie mamy spadkowiczów, mamy same awanse, mamy dużo beniaminków, więc no, na pewno nikt się nikomu nie położy, prawda? Powiem tam, no wiadomo, Kunice to jest beniaminek, również dokonała, bo nikt nie ukrywa, każdy każdego gdzieś tam pilnuje, sprawdza, śledzi, tak, poczynania transferowe, więc widać, że Kunice, jeśli chodzi o okręgówkę, już dobrze się spisywała, teraz poczyniła szereg transferów, widocznie dobry okres przygotowawczy, no a taktyka na ten mecz to na pewno wyjść i grać o trzy punkty, tak, i to jest domeną naszego zespołu. Jeśli chodzi o całą kadrę, to mamy 21 zawodników, kadra na dzień dzisiejszy jest zamknięta, nie planujemy żadnych transferów, odszedł od nas tylko Kajetan Frankowski, który przeszedł do trzecioligowej Polonii Bytom, doszedł do nas Dominik Suchora z Kaliny Sobin, więc myślę, że tutaj lukę po Franku gdzieś tam uzupełni. Jeszcze troszkę pracy przed nim, ale kadra praktycznie jest niezmieniona. Młodość mieszamy z doświadczeniem, ale no, domeną, że tak powiem, jest nie patrzenie tutaj jednak w datę i rocznik zawodników. Jeśli są gotowi, jeśli są przygotowani, to nie grają i tyle. Jakbym powiedział, że gramy o trzy punkty w każdym meczu, więc bym się powtórzył, tak jak chyba wszyscy trenerzy w całej lidze. Pierwszy sezon skończyliśmy na 6. miejscu, drugi sezon, który został niedokończony, został zakończony po pierwszej rundzie, skończyliśmy na 7. miejscu, lecz między pierwszym sezonem a drugim po pierwszej rundzie już był duży progres. Więc tutaj są zespoły, które będą się liczyć, tak jak Chrobry, na pewno Apis, Jelenia Góra, czy też no, na pewno Karkonosze. Jak najbardziej tutaj chyba faworytem jest do wygrania ligi. Ale no co, jeśli chodzi o nas, tak, jak najbardziej. No, bardzo by mnie cieszyło o poprawienie wyniku sprzed 2 lat. Czyli tak jak tutaj pan redaktor powiedział, no minimum 5. miejsce. Tak? Bo to trzeba sobie szczerze powiedzieć, mając taką kadrę, mając taką bazę i powiedzmy przygotowanie przed ligą, no wysoko celujemy, prawda, tutaj, więc no nie będę mówił, że gramy o 3 punkty, bo każdy gra o 3 punkty. No, cenimy też właśnie takich ludzi jak prezes Sparty Rudna, który nie boi się powiedzieć wprost przed kamerą, przed sezonem już o co walczymy, jakie mamy cele na ten sezon. Ma też świadomość tego, no, kto jest faworytem, tak? I wyprzedzenie któregoś z tych pierwszych, z tych wymienionych trzech zespołów, no, byłoby, uważam, dużym sukcesem dla każdego przedstawiciela naszego regionu, poza też Chrobrym, no, bo to też jak gdyby zawsze mówimy, że to nasz region. Więc jak gdyby, no, tutaj duże słowa uznania, no bo ma świadomość tego, jaki ma zespół, pewnie też jaki jest budżet w klubie, jaki jest obiekt. No i ten cel jest wyznaczony jasno. Prowiczanka, przed sezonem było kilka roszad kadrowych, o czym mówił trener Gajewski, tak, były odejścia, bo powrót Pawła Rosy do Orkana Szerzykowice, Jarosław Popowczak odszedł, Rafał Szumański przede wszystkim do Mewy Kunice, no i Zenobiusz Pioś i Patryk Kazidruk do Krokusa Kwiatkowice. Doszli Paweł Rus, Marcin Kula wznowił treningi, Damian Miska i Szymon Kostyszak wrócili z wypożyczeń, Jakub Dziaszyk i Mikołaj Skorupka z Górnika Lubin, no i jeszcze Michał Biszczak powrót. No ale największym transferem tutaj zaczynamy się powoli trochę przyzwyczajać do tych takich zaskoczeń w Prochowicach transferowych. Był Shoma Deguchi, chyba jeżeli nazwiska nie przekręciłem, 2 sezony
temu, kiedy Japończyk pojawił się w Prochowicach i pisały o tym media nie tylko lokalne, ale i w całej Polsce, że w czwartoligowej Prochowicance zagra Japończyk. No a teraz Władysław Wartiej. To jest zawodnik, młody chłopak, który no, w swoim CV ma drużynę Szachtara Doniec, co prawda młodzieżową, ale występy w młodzieżowej Lidze Mistrzów z uznanymi markami europejskimi. Bądź co bądź, czy to jest młodzież, czy to są seniorzy, to i tak naprawdę no, wzbudza jakieś tam emocje. No i to trzeba powiedzieć jasno. No. Zawodnik, który był testowany swojego czasu przez Walencję, jeżeli dobrze pamiętam, tylko tam kwota odstępnego zagrała rolę, no bo była według Hiszpanów zbyt wygórowana i tylko dlatego kto wie, czy dzisiaj nie jest gdzieś w szerokiej kadrze no, tak znak znamienitej drużyny. Zresztą no, Szachtar Doniec to też nie wiemy, jaka marka w Europie, więc tutaj znowu ogromne zaskoczenie po stronie Prochowiczanki im plus, no bo zawodnik, o którym mówi się, że no jest na swojej pozycji, na tą ligę, naprawdę bardzo dobry, przede wszystkim świetna gra nogami i na przedpolu, nie chcę powiedzieć, nie ma sobie równych, bo na razie nie widziałem, ale gdzieś w opinii z treningów, no koledzy są pod wrażeniem. No na szczęście Prochowiczanka zebrała te pieniążki na tą kwotę odstępną. Walencję nie było stać, a Prochowiczankę już tak. Tak nie, jest. Oczywiście tam inne uwarunkowania doszły, wiemy. Wiadomo, o co chodzi. No na pewno budują takie transfery, tak? I to nie tylko drużyna, ale całą lokalną piłkę, bo widać, że można. Dla Prochowicz świetny ruch, no bo wiadomo, jeżeli bramkarz się sprawdzi, bardzo dobrze w tej lidze, no to jeszcze mogą gdzieś tam zarobić na transferze tego zawodnika, bo tak jak wspomniałeś, jest to młody zawodnik, bodajże 19 lat. Nie wiem, czy to nie jest tylko też uwarunkowane, że na razie chyba związał się z klubem na pół roku i nie jestem pewien, czy to nie jest tak, to chodziło chyba o jakieś tam przepisy, żeby tak. Właśnie ta kwota odstępnego na przyszłość była niższa, musi zależeć od motorskiej drużynie. W każdym razie na pewno na duży plus transfer zawodnika na pewno pomoże i pomagać będzie. A co do samej Prochowiczanki, no widać było postęp w tej grze. Widać było, że te akcje są budowane z dużym pomysłem, tak, że potrafią przejąć inicjatywę w spotkaniu, a do tego gdzieś tam dołożyć skuteczność, tak, co poskutkowało no, bramką nie na byle jakim stadionie, tak, bo wiadomo, że Sparta Rudna gdzieś tam zawsze jest zaliczana do tego top 5 ligi i tutaj nie ma co dyskutować. Bardziej myślę, że to jest w tym spotkaniu jest duża strata Sparty, a naprawdę fajny wynik drużyny z Prochowic. No i ciekawi mnie, jak to będzie dalej wyglądało ten projekt Roberta Gajewskiego, bo póki co zrobił naprawdę dużo roszad w swoim składzie, ale wychodzi to na plus. Na pewno całkiem odmieniona ta drużyna. Dokładnie, to jest to też, co mówiłem po kłosie tych spotkań sparingowych, które już wlały nadzieję, a to pierwsze spotkanie. No, my też, no jakby obserwując te mecze, zawsze Sparty Rudna z Prochowiczanką, mamy w głowie to, że to są bardzo wyrównane spotkania. Ja pamiętam od klasy okręgowej, kiedy oba zespoły awansowały, pamiętam, że to właśnie były wyrównane spotkania. W tamtym sezonie czwartej ligi też, trzeba powiedzieć jasno, 3-2 Rudna wygrywa w Prochowicach, rzutem na taśmę w 90. bodajże pierwszej czy drugiej minucie strzelając bramkę. No i też ten wynik meczu sparingowego, nie chcę skłamać, 2-1 chyba. Albo 3-2. Tak, jakoś tak też jedną bramką. No i teraz też to się potwierdza, że to jednak jest gdzieś tam wyrównany poziom. No miejmy nadzieję tylko, że Prochowice nie będą znowu przegrywać jedną bramką wszystkiego. Albo remisować, bo widać, że ta drużyna jest odmieniona, przebudowana i póki co wychodzi na to, że ta przebudowa wyszła na plus, bo wiadomo, jak się zaciąga 8, już słyszymy 9 zawodnika, to różnie to może wpłynąć na atmosferę w zespole, ale jak widać ta atmosfera jest, chłopaki chcą grać ze sobą, a to jest najważniejsze i no i życzymy całemu zespołowi Prochowic, żeby to utrzymanie wywalczyli, bo miejmy nadzieję, że jak najmniej tych drużyn z naszego regionu spadnie. Zgadza się. No i ciekawi jesteśmy też na pewno, Piotrek, tego jeszcze jednego transferu, który jest dopinany, tak. No bo zawodnik, który grał w polskiej drugiej lidze, a również gdzieś na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej na Ukrainie, no to też powinien dodać jakości, tym bardziej, że to zawodnik 26-letni, więc w szczycie formy powinien być, patrząc przynajmniej na metrykę. Zanim przejdziemy do kolejnego spotkania, a będzie to spotkanie innej drużyny z gminy Prochowice, więc Orkana Szczedrzykowice z Gryfem
z Gryfem Gryfów Śląski. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Druga część dzisiejszego programu Piłkarskie niższe ligi. Analizujemy to, co działo się w pierwszej kolejce czwartej ligi dolnośląskiej. Mówiliśmy już o trzech spotkaniach, przechodzimy do następnego. Orkan Szczedrzykowice, Gryf Gryfów Śląski. No, w naszej opinii chyba faworytem tego spotkania była drużyna Orkana Szczedrzykowice, ale nie w opinii wszystkich, bo rozmawiając gdzieś tam przed programem ze znajomymi, no, zaskoczeni byli mojej opinii, że to jednak Orkan był faworytem, bo gdzieś tam Gryfów lekko wzmocniony, zespół, który miał czas przepracować ten okres jak każdy inny, no i ponoć dobrze gdzieś tam się zapowiadał ten okres przygotowawczy, no i Orkan dwa razy gonił wynik, no i wyrównał mecz zakończył się wynikiem 2-2 po dwóch rzutach karnych właśnie dla Orkana, które egzekwował Paweł Rosa, który wrócił właśnie z Prochowic do Szczedrzykowic. No i można powiedzieć, w jakim stopniu znacząco przyczynił się do pierwszego punktu w nowym sezonie. Posłuchajmy trenerów. Pan co, przyjeżdżając tutaj przed meczem, ten remis wziąłbym, nie ukrywam. Może nie w ciemno, ale przyjąłbym. Natomiast po tym spotkaniu, po tym, co pokazali moi chłopcy, uważam, że niezasłużenie zremisowaliśmy. Powinniśmy tutaj stąd wywieźć 3 punkty. Trudno, taka jest piłka. Nie strzela się karnego na 3-1. No to nie będę komentował już tych karnych, co pan sędzia gwiznał dla gospodarza. Dwóch jedenastek, bo z mojej perspektywy to po prostu czysta drukarnia, tu nie było żadnych jedenastek. Tak, na pewno, tylko że mówię, że sędzia główny powinien zawsze być w cieniu i nie powinien być najważniejszy na boisku, a jeżeli sędzia staje się być bohaterem na boisku, to znaczy się, że coś jest nie tak. Po prostu uważam, że zepsuł to widowisko, bo ja nie mam nic do chłopaków z Orkana, oni naprawdę grali fajny, wyrównany mecz z nami. Myślę, że dzisiaj o tą jedną bramkę Gryfów był lepszy. No niestety, piłka jest taka, która uczy pokory. Nie strzelasz na 3-1. Już teraz, czy on był, czy nie, można powiedzieć, że trzech karnych nie powinno być w tym meczu. Powinno się to odbyć na zdrowej rywalizacji sportowej na boisku. Natomiast emocje, sędzia niepotrzebnie doprowadził do eskalacji takich emocji. Stąd nawet czerwona kartka dla mojego zawodnika, który w emocjach pewnie mu coś tam powiedział i musieliśmy ten mecz kończyć w dziesiątkę. Także sumując, jest pewien niedosyt, że nie mamy tych 3 punktów, ale trzeba szanować każdy punkt na wyjeździe, tym bardziej z takim przeciwnikiem jak Orkan. Chcemy cały czas się rozwijać i cały czas chcemy grać coraz lepiej w piłkę. Pewnie, że założeniem tych drużyn, które nie tak dawno awansowały, bo przecież my byliśmy Beniaminkiem w tej teraz nieskończonej rundzie przez COVID, to jest zawsze celem jest utrzymanie. I chcemy grać o utrzymanie, ale chcemy pokazywać się z dobrej strony. Tak jak dzisiaj na boisku, gdzie naprawdę gra była bardzo fajnie poukładana. Myślę, że zawodnicy taktycznie wywiązali się ze swoich obowiązków i brakło tej przysłowiowej kropki na D, żeby stąd dzisiaj z pełnymi uśmiechami wyjeżdżać. Natomiast co do pana pytania, to faktycznie runda będzie bardzo długa. 19 zespołów, w takiej edycji jeszcze nie graliśmy. Trzeba mieć naprawdę mocne, duże kadry, składy osobowe, żeby dociągnąć tą rundę do końca. Także oby nas kontuzje nie omijały. Dzisiaj bardzo dziękuję dla Orkana, dla trenera, dla chłopaków za, myślę, że wspaniałe widowisko. Szkoda, że po prostu sędzia nie dopasował się poziomem do tego meczu, który dzisiaj obejrzeliśmy tutaj i kibice tak licznie zebrani. Przede wszystkim przeciwnik wymagający. Wiedzieliśmy, że się wzmocnił w porównaniu do tego sezonu, przede wszystkim bramkarzem, który przyszedł ze Ślęzy, bardzo doświadczony, który naprawdę dał im dużo. Fajnie grali skrzydłami, solidny środek, no i też jak to na początek ligi nie wiadomo czego się spodziewać, tak? Bo jednak sparingi są zawsze grane w różnych składach, związane, że to są wakacje, okres, gdzie zawodnicy jeżdżą na urlopy, urazy, chce się sprawdzić zawodników i wiadomo, na te pierwsze 2-3 kolejki ciężko jest rozpracować rywala, po prostu wiedzieć co on gra, ale tak podsumowując, to bardzo wymagający przeciwnik, który się po prostu nam postawił dosyć mocno, straciliśmy pierwszą bramkę. Po prostu w błędzie w kryciu po naszym stałym fragmencie gry.
No ale gdzieś mówię, przeanalizujemy to i postaram się nie popełniać już takich błędów. Na pewno byłoby ciężej to, że mówię, Patryk obronił tego karnego, to, które nas trochę podniosło. Fajnie, że też Paweł Rosa wytrzymał ciśnienie, bo jednak przy 2-1 w takiej atmosferze strzelać drugiego karnego to nie jest łatwe zadanie. Udało mu się. No myślę, że podział punktów sprawiedliwy. No to jest to, o czym mówiłeś na początku. Były emocje, były nerwy, było troszeczkę kontrowersji. Wszyscy głodni tego futbolu walczyli. No trener gości rozgoryczony postawą sędziego. Ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć w tym zakresie, ale też no, powiedział wprost, że przed spotkaniem brałby w ciemno ten remis, no ale niedosyt pozostaje. Taka niestety jest piłka dla niektórych. Sprawiedliwa bądź niesprawiedliwa, to już mówię. Każda strona ma swoją opinię. Trener Łysy też mówi, że sprawiedliwy remis, więc mówię, pozostawmy to może w ten sposób. Co do Orkana Szczedrzykowice, ja to podkreślam też sezon na sezon, tak? Wielu przeciwników, którzy gdzieś tam starają się napsuć trochę krwi i zarządowi, i zawodnikom, a oni systematycznie robią swoje. Ten wynik z roku na rok jest powtarzalny. To jest zespół, z którym trzeba się liczyć w czwartej lidze od lat. Każda runda też przynosi wiele jak gdyby zmian. Wielu zawodników przychodzi, odchodzi, no ale widzimy, że ten zespół trzony jest cały czas ten sam. Jarek Gambal, gdzieś Górek, Filip Jak i jeszcze kilku innych. No, przed tym sezonem odeszli Mariusz Wójcik, Bartosz Gulewicz, Patryk Maciejewski. To te ubytki doszli, no na pewno zawodnicy też, którzy będą stanowili o sile tego zespołu, czyli Maciej Pilarowski, Damian Cionowicz z Górnika Zutryja, Paweł Rosa z Prowiczanki, no, który wykorzystał tutaj te dwa rzuty karne, no i gdzieś zapewnił ten jeden punkt. Marcel Czajkowski, Damian Pulikowski z Miedzi, dwa Legnica. Ja powiem szczerze, że jeżeli tylko ta kadra będzie na tyle szeroka, żeby wytrzymać ten wydłużony sezon, bo poszerzoną czwartą ligę, to jestem spokojny Orkana, bo jakości tej drużynie nie zabraknie. No jakości na pewno nie zabraknie. Zawsze ten Orkan jest taką wielką niewiadomą, czy będzie właśnie walczył o gdzieś tam te top 5, czy raczej będzie okupował środek tabeli. Ewentualnie trochę niżej. No jak widać, ten pierwszy mecz bardzo wyrównany. Wydaje mi się boiskowo, że jednak troszkę ze wskazaniem na Krychów Śląski. No ale tak jak wszyscy na meczu podkreślali, no postawa sędziego, no to akurat tak fajnie się złożyło, że był obserwator na spotkaniu, także pewnie wyciągnie wnioski, jeżeli rzeczywiście tam to sędziowanie było na odpowiednim poziomie, jak na czwartą ligę. Ale no, gdyby strzelili karnego na 3-1, to myślę, że byłoby po meczu i wywieźliby 3 punkty, tak? A że tego karnego się nie udało wytrzymać ciśnienia, nie udało się strzelić, tak? To później po chwili był karny w drugą stronę i tutaj Paweł Rosa już zachował zimną krew i uderzył perfekcyjnie pod poprzeczkę tego drugiego karnego, nie dał szans bramkarzowi. I tak samo trzeba było zrobić z drugiej strony po prostu. Dokładnie. Załadować na siłę, na 3-1. Pewnie kluczowa sytuacja tego spotkania, tak, bo mówiliśmy sobie. Tak, później rzeczywiście no, było bardzo dużo nerwów, tak. Bardzo dużo kłótni z sędzią. No, pytanie, czy to bardziej piłkarze próbowali sędziować, czy sędzia sobie nie radził. No to, ale to tak jak mówię, akurat tutaj nie mamy tego problemu, żeby to roztrząsać, ponieważ na meczu był obserwator i on pewnie już się tym zajmie. Dokładnie. Czekamy, co dalej, jeżeli chodzi o Orkana. Zobaczymy w najbliższych spotkaniach, jak to będzie wyglądało. Tak jak też powiedziałeś jasno, kluczowa sytuacja to niewykorzystany rzut karny, który mógł praktycznie, definitywnie podciąć skrzydła drużynie ze Szczedrzykowic. Tak się nie stało. No i czekamy na rozwój wydarzeń. Kolejne spotkanie, ostatnie już, jeżeli chodzi o materiał wideo. KS Legnickie Pole, Lotnik Jeżów Sudecki. Legnickie Pole, które wiemy, no też z nowym trenerem na ławce, z Kamilem Jasińskim. Z funkcji trenera zrezygnował Dariusz Skwarek. Ten wakat został objęty przez Kamila Jasińskiego. No też byliśmy ciekawi, jak to będzie wszystko wyglądało na inaugurację sezonu pod wodzą nowego trenera.
Zakończyło się szczęśliwie dla drużyny z Legnickiego Opola, która na własnym boisku pokonała Lotnika Jerzów Sudecki 2-1 po bramkach Adama Wasilewskiego i Piotra Kmery. No a po drugiej stronie Damian Gurgul strzelił bramkę honorową. Posłuchajmy wywiadów pomeczowych. No nieudana niestety, no nie możemy być zadowoleni z tego występu i trudno, no. Wiadomo, była długa przerwa, to wszystko spowodowało, że tam organizacyjnie wszystkie kluby problemy jakieś miały. Cieszymy się, że mogliśmy zagrać ten mecz. Mamy niedosyt w wyniku, bo w pierwszą połowę na pewno można powiedzieć, że tutaj gospodarze dominowali, ale im dłużej ten mecz trwał, to się okazało, że po prostu albo powietrze z nich schodziło, albo po prostu chcieli sobie spokojnie dowieść do końca i my dochodziliśmy do słowa. Udało nam się wyrównać. No, były też sytuacje, które no wiadomo, z obydwu stron. Później chyba taka niefortunna czerwona kartka, no i to też nas trochę tam gdzieś uśpiło i przy stałym fragmencie straciliśmy drugą bramkę. I no co mogę powiedzieć, no gratuluję zwycięzcom i my już będziemy szukali u siebie punktów. Ja nie wiem, ile zespołów spada, powiem szczerze, o tej organizacji to nie wiem, czy to w tym roku nastąpi, czy nie. No na pewno nie będziemy walczyli o awans, bo to nie jest ten klub i myślę, że tutaj ten klub z całym szacunkiem też pewnie nie, ale będziemy chcieli, bo jest to przyjemność grać na tym poziomie, boiska są lepsze, przeciwnicy lepsi, mamy lepszy rozwój jako i trenerzy, zawodnicy, także będziemy wszystko robić, żeby utrzymać się w czwartej lidze, bo jesteśmy małą wioską pod Jelenią Górą i dla nas jest to już po prostu coś fajnego. Jestem zadowolony ze swojej kadry, oczywiście, że my nie jesteśmy klubem, który robi jakieś transfery, bo finansowo po prostu nas na to nie stać, ale widać, że jakaś praca, którą robimy tam od paru lat, większość zawodników jakby stała jest. No, liczymy jeszcze na pewne jakby wzmocnienia z klubu jakby tutaj bliskiego nam Karkonoszy, z tym, że to będą zawodnicy, którzy skończyli wiek juniora i teraz gdzieś są na wakacjach i to też trudno oczekiwać, że to będą wzmocnienia, ale na pewno uzupełnienie, a w przyszłości może to się okazać, że ktoś nam tutaj pomoże z nich. Dziękuję bardzo. Na pewno no mecz był ciężki, bo przeciwnik postawił wysokie warunki fizyczne. Nie grało nam się łatwo. My też jesteśmy po okresie przygotowawczym, gdzie tam trochę zmieniliśmy tą koncepcję, powiedzmy. Chłopaki mieli to jeszcze w nogach, ale no, do przerwy wszystko wychodziło tak, jak chcieliśmy. Było nasze prowadzenie. Po przerwie chcieliśmy jeszcze to podwyższyć, mimo sytuacji nie udało nam się tego dokonać. No i potem Lotnik rósł z każdą kolejną minutą i można było zakładać, że będzie nerwowa końcówka. Taka też była. Na szczęście gdzieś zadecydował dla nas stały fragment i ta końcówka okazała się dla nas szczęśliwa i po prostu 3 punkty zostały w domu. Zarząd postawił przede mną cel utrzymać się w lidze i ja powiem tak, no, pracowałem też już na różnych poziomach. Wiem jak wygląda praca trenera, jakie są tutaj oczekiwania, jaka jest presja, ale mimo wszystko chciałbym zrobić coś wyżej, bo nikt nie lubi przegrywać, grając o utrzymanie będziemy co drugi weekend prawdopodobnie wtedy przegrywać. Nie interesuje mnie coś takiego. Chcielibyśmy być gdzieś wyżej, przynajmniej ja osobiście, myślę, że chłopaki też, ale bądźmy też spokojni, bez żadnych hura optymistycznych jakichś narracji, bo dzisiaj zdobyliśmy 3 punkty po dużym bólu. Mamy 3. Będziemy próbowali dopisać kolejne. Zobaczymy, co z tego się urodzi w ligowej tabeli. Okienko jest do 31 sierpnia. Można jeszcze dokonywać. Kadra została zbudowana solidnie, dosyć silna. Nie było jeszcze dzisiaj wszystkich zawodników. Wiemy, to jest czwarta liga, są jeszcze... To jest amatorska, gdzieś sprawy prywatne ich zatrzymały. Także myślę, że dysponujemy solidną kadrą na ten sezon i nie będziemy mieli gdzieś tutaj problemów. 3 punkty, zwycięstwo się nie sądzi, to jest najważniejsze. Teraz mecz w Gryfowie Śląskim. No i jeżeli dobrze kojarzę z tamtego sezonu, to ten mecz, który gdzieś tam wzbudzał emocje, miał być przełożony, Gryfów się nie zgodził, więc teraz
Legnickie Pole ma szansę na to, aby się odegrać za tamtą sytuację i udowodnić, że wcale nie są słabsi i że jak gdyby myślą o tym, aby realnie pozostać w, może coś więcej niż tylko pozostać w czwartej lidze, tak? Nowy trener, nowe jak gdyby horyzonty, nowe możliwości, trener też z doświadczeniem ekstraklasowym, co prawda w żeńskiej piłce, no ale jest to też jak gdyby no, spore doświadczenie. No na pewno wie, jak trenować, wie, jak ustawiać drużynę, co zresztą było widać. No tutaj dość wyrównane spotkania, aczkolwiek no, obie drużyny z dużymi brakami kadrowymi. A miejmy nadzieję, że już te braki kadrowe w następnym meczu odejdą i rzeczywiście tutaj i Legnickie Pole, i Gryf zagrają w pełnym zestawieniu i zobaczymy no, rzeczywiście, jak to wynik będzie wyglądał. No właśnie też zauważmy to, że Gryf jest przebudowany, tak? Jest, wydaje mi się, dużo mocniejszą drużyną niż był w tamtym sezonie, także Legnickie Pole też nie będzie miało łatwego orzechu do zgryzienia, szczególnie, że grają też na wyjeździe. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak jak tutaj już wcześniej wspominaliśmy, my trzymamy kciuki za te drużyny z naszego regionu, aczkolwiek no, po prostu każde fajne widowisko nam i tak się będzie podobało. No a co do Lotnika, no widać, że drużyna też jest coraz solidniejsza. W tamtym sezonie grała w kratkę. Zobaczymy, jak będzie się spisywała w tym sezonie. Zgadza się. Jeszcze dwa spotkania, tym razem w fotorelacji. No niestety w tym tygodniu nie udało nam się jak gdyby zagościć na boisku w Złotoryi, gdzie mierzył się miejscowy Górnik ze Stalą Chocianów. No pewnie ubolewał Krzysztof Kalicia, który dołączył tak. Po wielu latach z powrotem. Po 15 latach powrót do macierzy, do Złotoryi. Stamtąd można powiedzieć wypłynął na szerokie wody i wrócił. Wrócił. Czytałem na jego profilu opis, żegnałem się trzema hat-trickiem, przywitałem się ponownie po 15 latach dwoma bramkami i no, walnie przyczynił się do zwycięstwa 3-0 nad Stalówką. O tym meczu za chwilkę, może najpierw dwa spotkania w fotorelacji. Odra, Ścinawa, Konfeks Legnica i Orla Wąsosz, Kuźnia Jawor. Poproszę o zdjęcia. Pierwsze ze spotkań. Pozwoliłem sobie przytoczyć opis ze strony Konfeksu Legnica. W 17 minucie Odra miała dogodną sytuację bramkową, ale świetnie w naszej bramce spisał się golkiper. W 24 minucie błąd naszej defensywy i gospodarze ponownie mają dobrą sytuację bramkową. Na szczęście kapitan Kamil Wójcik wybija piłkę zmierzającą do pustej bramki. W 37 minucie bramkarz gospodarzy popełnia błąd i jesteśmy blisko zdobycia gola. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0-0, co zapowiadało emocje w drugiej odsłonie spotkania. W 65 minucie po rzucie rożnym tracimy bramkę, której zdobywcą strzałem głową jest Dawid Seta. Moment później w dogodnej sytuacji znalazł się Mateusz Piotrowski, jednak jego strzał z 15 metrów jest zbyt słaby, aby pokonać bramkarza gospodarzy. W 75 minucie oglądamy najpiękniejszą akcję meczu, a jej bohaterem jest nasz zawodnik Adrian Wójcik, który z odległości 30 metrów strzałem w okienko zdobywa wspaniałego gola wyrównującego. Ten mecz zakończył się spotkaniem 1-1, a przypomnę, że cytowałem opis ze strony Konfeksu Legnica. Jeśli chodzi o drugie spotkanie, czyli mecz Orli Wąsosz z Kuźnią Jawor, zwycięsko zakończyła się inauguracja w sezonie 2020-2021. Wyprawa Kuźni Jawor do Wąsosza. W pierwszej kolejce czwartej ligi dolnośląskiej grupy zachodniej jaworzanie pokonali miejscową Orlę 2-0. Trzy punkty niebiesko-żółto-czarnym dały gole Seweryna Sucheckiego i Marcina Bagińskiego. Zawodnikom obu zespołów gry nie ułatwiała aura, gdyż żar lał się z nieba niemiłosiernie, a całe boisko było skąpane w słońcu wraz z ławkami rezerwowych. Dla MRKS-u jest to pierwsza wygrana w starcie sezonów od 4 lat. Poprzednia miała miejsce w 2016 roku, kiedy to Kuźnia ograła Chojnowiankę Chojnów. Ten opis pozwoliłem sobie przytoczyć ze strony Kuźni Jawor. No właśnie za to lubimy te zespoły, te fanpage'e i cenimy ich pracę, że nie będąc też często na spotkaniach mamy okazję posiłkować się zapisem, nawet samymi strzelcami, akcjami, jak to mniej więcej wyglądało na boisku. No i co do tych dwóch spotkań.
Odra Ścinawa, Konfeks Legnica 1-1. No, Odra Ścinawa, która rozegrała bodajże 7 sparingów i wszystkie wygrała, aplikując swoim rywalom dużą ilość goli, bo najmniej zainkasował zespół z Wołowa 4. Górnik Lubin przyjął aż 8, na przykład Prochowiczanka 5, Mewa Kunice 5, Iskra Kochlice 9, a Pogoń Miękinia 5 bramek, więc mocno rozstrzelali się w tym okresie przedsezonowym zawodnicy ze Ścinawy. To gdzieś tam pozwalało mieć nadzieję, że przyjedzie Beniaminek i też zainkasuje kilka goli, ale my podkreślaliśmy, że ten Konfeks to nie będzie Kopciuszek, ma w swoich szeregach dobrych zawodników, ma w swojej tradycji wieloletnie występy nie tylko na poziomie czwartej ligi, więc zespół, który też z marszu miał punktować, no i zapunktował już w pierwszej kolejce na tak trudnym terenie, jakim jest boisko w Ścinawie. No przede wszystkim widać, że ludzie, którzy gdzieś tam kręcą się wokół tej naszej piłki niższoligowej, jednak się na tym znają, no bo wszyscy zgodnie powtarzają, że zarówno Konfeks Legnica, jak i Mewa Kunice nie będą walczyły o trzymanie, tylko będą walczyły o coś więcej. No i jak widać, obie drużyny to potwierdzają. Konfeks pojechał na kolejną drużynę z top 5 ligi, tak, i no i urwał punkt. Także widać, że pewnie z przebiegu meczu mogło to tak wyglądać, że gdzieś tam mogli jedni i drudzy się pokusić o zwycięstwo, więc widać, że Konfeks Legnica będzie niesamowicie mocny w tym sezonie i tyle się cieszę, że nie wyszło to, co przewidywaliśmy, czyli że znowu potopieszni trenera Kisiela dadzą plamę w pierwszych spotkaniach, tak? Przyjmą kilka bramek, już nie będzie się tak łatwo podnieść. A tu rzeczywiście wyszli fajnie przygotowani, no czasu mieli dużo, tak? 8,5 miesiąca. Wyszli fajnie przygotowani i rzeczywiście ten punkt urwali. Kuźnia Jawor, odkąd trenerem jest Dariusz Szeliga, naprawdę całkiem inny zespół. Gdzieś tam rozmawialiśmy podczas zwolnienia poprzedniego trenera, czy jest to słuszny ruch. Jak widać, był słuszny, bo na pewno pod wodzą trenera Szeligi Kuźnia jest całkiem innym zespołem. Było to już widać pod koniec tamtej rundy, sezonu, który nie był dokończony, gdzie kończyłem, pamiętam, nagrywanie materiałów do piłkarskich niższych lig właśnie na boisku Głów w Głogowie, gdzie Kuźnia tam przegrała tylko 2-1 z Chrobrym 2 Głogów i już wtedy to wyglądało super. No i teraz kontynuują to, na co ich stać. Też doszli do finału okręgowego Pucharu Polski, tak, gdzie no wiadomo, Zagłębie 2 Lubin sprawiło im mocne lanie, mocną lekcję futbolu, ale tą lekcję wyciągnęli i wygrywają kolejne spotkania. Jeszcze tutaj wspomniałeś drużynę MKP Wołów, to fajna ciekawostka. W ten weekend zadebiutował nie kto inny, Piotr Leciejewski. Tak, dokładnie. W drużynie z Wołowa. Także naprawdę fajnie. Brawa dla prezesa Sadowskiego, że udało się go ściągnąć. Była tutaj też właśnie taka niewiadoma, co tam się stało, bo tyle walki Zagłębia o tego zawodnika, żeby go wyciągnąć z Norwegii, którzy go nie chcieli puścić, mijając go za świetnego fachowca. Teraz gra w czwartej lidze. No ale czasem tak się życie toczy i cieszymy się, że może nie w naszej grupie, ale że gdzieś tam kolejny zawodnik z przeszłością ekstraklasową, czy też przeszłością w poważnych ligach światowych jest w tych niższych ligach. No i przy takim człowieku młodzi adepci futbolu też mogą się dużo, dużo nauczyć. Praktycznie powiedziałeś wszystko odnośnie tych dwóch spotkań, więc też no, tak jak ty, chciałbym podkreślić po raz kolejny tą pracę trenera Szeligi i te decyzje, czyli roszady, przestawienie trochę zespołu, powrót Marcina Bagińskiego, któryś raz już podkreślamy to. No i to trwa, tak? Od momentu, kiedy trener Szeliga przyszedł, no, tabela nie kłamie, cyfry też nie, więc te punkty... Po prostu trener Szeliga przyszedł, powiedział Bagiński na szpicę, piec na skrzydło i grać. I grać. No i poukładał, wystarczyło. Nie, oczywiście wiemy, że to jest pewnie dużo, dużo pracy i na treningach i taktycznej. No i też trzeba powiedzieć jasno, no zespół, który stracił tak ważne ogniwo jak Patryka Borka w bramce, wiem, problemy zdrowotne, potrafili sobie z tym poradzić. No i proszę bardzo, 2-0 w pierwszym spotkaniu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Mówiliśmy już o tym spotkaniu Górnika z Utoria ze Stalą Chocianów, chwilkę, powrót Krzyśka Kaliciaka, dwie bramki.
No i 3-0, co będziemy dużo mówić. Górnik, o którym dużo się mówiło w okresie przygotowawczym, o tym, że mocno się osłabił, tak? Odeszli Haniecki do konfeksu, Pilarowski i jeszcze jedno nazwisko, tak. I Ciunowicz odeszli między innymi z Górnika Złotoryja. Kociszewski odszedł do Zrywu Kłębanowice, tak? Mówiło się o tym, że no coś tam złego się dzieje. A kto wie, czy to po prostu nie wyklaruje takiej naprawdę mocnego zespołu. Zobaczymy, jak to się dalej będzie toczyło. Ja też jestem ciekaw tego, co wydarzy się w Chocianowie, bo też chwaliłem i trenera Wolana i mówiłem, że to może dodać jakości, że to człowiek związany bezpośrednio z samym Chocianowem, że był takim też magnesem w pewnym momencie po awansie z okręgówki do czwartej ligi. Był takim też magnesem dla lokalnej społeczności, dla chłopców z regionu, którzy robili tam jakiś wynik. I ciekaw jestem, jak to będzie tutaj, w jakim kierunku szło, czy uda się w najbliższych kolejkach punktować systematycznie i dać nadzieję po tym ciężkim sezonie wcześniejszym. Wiemy, w jakich okolicznościach, tak jak i Prowiczanka, utrzymali się w lidze. Czy jak gdyby przyjdzie ta systematyczność i da to nadzieję na spokojne utrzymanie w lidze? Na pewno, mówiąc o Górniku Złotoryja, możemy stwierdzić, że jest jakaś zmiana, tak? Ponieważ przypomnijmy sobie, że w poprzednim sezonie oni grali bardzo słabo z tymi drużynami z dołu tabeli, a wręcz zachwycali nas grą w drużynie z silniejszymi rywalami, tak, z którymi urywali punkty. Tutaj od razu pokonali Stalówkę, tak, która patrząc na poprzednią rundę, jest raczej tą drużyną z dołu tabeli, czyli gdzieś tam robią ten krok do przodu. Co do samego Chocianowa, praca trenera Wolana od początku była gdzieś tam zauważalna, tak, i widać było poprawę w tej grze. Nie wiadomo, co tam się wydarzyło podczas tego spotkania, ponieważ niestety nas nie było. Czy to fala, po prostu na fali byli zawodnicy po powrocie Krzysztofa Kaliciaka i tak im się fajnie zagrało, czy po prostu ta Stalówka rzeczywiście dalej gdzieś tam będzie dołowała. Na pewno trzeba czasu i niestety na pewno będzie musiały jakieś zespoły być takimi, które będą te lanie zbierały. Zobaczymy, jak to się będzie toczyć. Tak jak powiedziałem, myślę, że minimum te 5 kolei potrzebujemy na to, żeby gdzieś tam wyklarować już takie jasne opinie, które będą później miały też przełożenie w lidze. Na pewno jedyne, co możemy stwierdzić, to Karkonosze, Apis i dobre dwa Głogów będą walczyły o czub tabeli, a resztę to, tak jak mówisz, musimy się wstrzymać i zobaczyć, co będzie. W wyniku zupełnie mecz Karkonoszy jeden jak z Włókniarzem Leśna, o którym też chwileczkę rozmawialiśmy, 2-2, a my zobaczmy, jak prezentuje się komplet wyników po pierwszej serii gier. Przypomnę, że pauzował Apis Jędrzychowice. Chrobry, dwa Głogów, Leśnik, Osiecznica 4-0, Orla, Wąsosz, Kuźnia, Jawor 0-2, Sparta, Grębocice, Mewa, Kunice 1-3, Górnik, Złotoryja, Stal, Chocianów 3-0, Karkonosze, Jelenia Góra, Włókniarz, Leśna 2-2, Odra, Total, Ścinawa, Konfeks, Legnica 1-1, Sparta, Rudna, Prowiczanka, Prowice 1-1, Organ, Szczedrzykowice, Gryf, Gryfów, Śląski 2-2, KS, Legnickie Pole, LZS, Lotnik, Jeżów Sudecki 2-1. Tylko tak informacyjnie, tabela jak się prezentuje, wiemy, to jest pierwsze po pierwszej kolejce, to jest jeszcze bardzo ruchoma. Chrobry, dwa Głogów, Górnik, Złotoryja, Mewa, Kunice, Kuźnia, Jawor, KS, Legnickie Pole, to zespoły z kompletem punktów. I jeszcze tylko informacyjnie na samym dole, na razie Leśnik, Osiecznica, który przegrał 0-4 i Stal Chocianów, która przegrała 0-3. Jeszcze tylko chciałbym tutaj odnośnie tabeli i herbów z góry przeprosić Włókniarza i Leśnika, aczkolwiek mamy problemy techniczne, żeby te herby dodać i nie wiemy, czy to się uda, więc bardzo prawdopodobne, tak, aplikacja po prostu na tyle zamknięta już w tym momencie, że ciężko będzie nam to dodać. Że żadna przeglądarka nie obsługuje tego, aby dodać teraz grafikę, dlatego nie czujcie się urażeni, jeżeli nas oglądacie też, bo to nie nasza wina. A wierzymy, że tak. W weekend odbyła się też pierwsza runda Okręgowego Pucharu Polski. Mamy dwa materiały zdjęciowe, to może jeszcze chwilkę poświęćmy na dwa spotkania. Akurat nasz
zacny fotograf, szalony Paweł, reporter. Szalony reporter, szalone się, oko. Nie mógł się powstrzymać, tak, żeby nie pojechać. Wybrał się na dwa spotkania i oczywiście korzystamy z jego zdjęć. Dragon Jaczuk, Gwardia Białęka i Sokół Jerzmanowa, Iskra Księgienica. No i tutaj też opisy ze stron internetowych drużyn. Dragon Jaczuk, Gwardia Białęka. Podopieczni Damiana Kwaśnika od początku meczu postawili wysokie warunki, czego efektem była szybko zdobyta bramka przez Mysłowskiego. Radość nie trwała długo, bo po chwili Gwardia wykorzystała swoje okazje i do szatni zawodnicy schodzili przy wyniku 1-1. Po przerwie trener Kwaśnik dokonał kilku zmian taktycznych, czego efektem była bramka Strzeleckiego na 2-1. Wynik spotkania ustalił Alan Furman dzięki wybornemu podaniu Mateusza Herbusia. Ostatecznie Dragon Jaczów pokonuje Gwardię Białęka 3-1 i to jedno, powiedzmy, dla nas może nie jest zaskoczeń, bo to dwa zespoły, które walczyły i rywalizowały jeszcze kilka sezonów temu na poziomie A-klasy, gdzieś tam wyrównane spotkania i boje toczyły, ale no patrząc na to, że Gwardia Białęka na co dzień występuje w klasie okręgowej, a Dragon Jaczów w A-klasie, no to jedno z takich, powiedzmy, mini zaskoczeń. Jeżeli chodzi o drugie spotkanie, Sokół Jerzmanowa, Iskra Księgienice, jedyna bramka meczu padła w 17 minucie spotkania. Do rzutu wolnego podszedł Staniecki i z około 40 metrów pokonał bramkarza gospodarzy. Po lekkiej przewadze miejscowych, a w końcówce już dużej przewadze, Iskra jednak obroniła wynik, no i zwyciężyła Sokoła Beniaminka klasy okręgowej 1-0. Aczkolwiek, tak jak i tutaj na stronie Iskry było napisane, że jednak to gospodarze mieli przewagę. Również na stronie Sokoła ta opinia jest bardzo podobna, że no, nie zawsze jest tak, że ten lepszy zwycięża. No w tym meczu chyba trzeba powiedzieć, że lepiej zaprezentował się Sokół, ale trzy punkty liczą się na koniec i kto strzelił więcej bramek, a tych bramek o jedną więcej strzeliła Iskra Księgienice, która też trzeba powiedzieć, że patrząc na roszady kadrowe, które zostały poczynione przed sezonem, no to grała w mocno też okrojonym składzie i osłabionym, bo naprawdę w mojej opinii Iskra to zespół, który jest jednym z kandydatów do wygrania klasy okręgowej, patrząc na to, jakim składem dysponują, a ostatnio śledziłem fanpage też Iskry Księgienice, widziałem dosyć szeroką kadrę, no i przede wszystkim opartą na solidnych, dobrych zawodnikach, którzy grali w ligach i wyższych, no i którzy też od lat znają okręgówkę, więc wydaje mi się, że Iskra Księgienice to zespół, który jest jednym z kandydatów do awansu. Myślę, że top 3 to na pewno. No i co ciekawe, dwa te spotkania mieliśmy okazję oglądać fotorelacji i teraz Iskra zmierzy się z Dragonem Jaczów 12 sierpnia, czyli zupełny przypadek stylu meczów udało nam się wybrać tak, że ta para się połączyła. Może nie wybrać, były po drodze. Tak, były po drodze Pawła Mobilu. No rzeczywiście, Sokół tutaj, można powiedzieć, ten sezon rozpoczął nieudanie. Miejmy nadzieję, że nie będzie to kolejna drużyna, która pięknie gra w piłkę, a przegrywa spotkania, tak? Jak to ostatnio powiedział trener Ojrzyński też, że często słyszał zarzuty pod swoim adresem, że jego drużyny nieraz nie grały ładnej piłki, ale one nie miały grać ładną piłkę, miały być efektywne i mieli strzelać gole, tak, mieli wygrywać mecze. I rzeczywiście czasem po prostu trzeba dostosować poziom zawodników do poziomu gry, tak? Czyli jeżeli nie mam wirtuozów, to gram po prostu tak, żeby wygrać, a nie zastanawiam się, jak zrobić piękno Messiego, tak, i tak. Ronaldo. Aczkolwiek no akurat w Jerzmanowej wiadomo, że ci zawodnicy do gry kombinacyjnej są. I co zresztą z relacji obu drużyn wynikało, co też pokazuje, że Sokół może być silny, skoro na tle Iskry Księgienice Tak fajnie się zaprezentował, aczkolwiek też pamiętajmy, że to jest puchar, tak, więc nie można tutaj popadać w jakieś hura optymizmy, bo puchar zawsze rządzi się swoimi prawami. Co do meczu Dragonu z Gwardią Białołęką, no tu jaki wynik by nie był, i tak by wygrał Dragon, ponieważ Gwardia przegrała ostatecznie ten mecz też walkowerem za nieuprawnionych zawodników. No, trzy takie przypadki mieliśmy. Tak, trzy takie przypadki, co dla mnie jest po prostu jakimś kuriozum, że drużyna z klasy okręgowej gra nie z zarejestrowanymi zawodnikami. Rozumiem, jakby to była drużyna B-klasowa, ale tutaj no, to rzeczywiście kuriozum, no ale i tak Dragon Jaczów wygrał to spotkanie, więc jak widać, Jaczów się obudził i chyba rzeczywiście będzie w tym sezonie mocny, tak jak zapowiadaliśmy w tamtym, i trzymamy za to kciuki.
Szukaliśmy takich niespodzianek w tym pierwszej rundzie Pucharu Polski razem z Piotrem. No i tak tylko w sumie na papierze chyba niespodzianką jest, może inaczej, na pewno może niespodzianką jest wysokie zwycięstwo Unii Miłoradzice nad Hojnowianką Hojnów. Beniaminek klasy okręgowej przegrał w Miłoradzicach na boisku 6-2, ale ten mecz też został zweryfikowany przez Wydział Gier na 6-0, no bo w barwach Hojnowianki grał nieuprawnieni zawodnicy. Tego do końca nie wiemy. W każdym razie wynik zweryfikowany na 6-0. No i tutaj potwierdza się to, że wzmocniona Unia Miłoradzice też ma apetyt na to, żeby wygrać swoją grupę A klasy. I tutaj już nie ma akurat miałem przyjemność być na jednym ze sparingów Unii Miłoradzice i rzeczywiście widać, że ten zespół ma wielki potencjał. Jeżeli nie będą mieli problemów kadrowych takich jak na początku tamtego sezonu, a już widać, że nie mają, skoro taki wynik odnieśli, to na pewno będą stanowić o sile swojej ligi. A Hojnowianka no, bardzo mnie ciekawi, bo po zakończeniu tego świetnego sezonu sparingi przegrywają. Teraz pierwszy mecz o stawkę też przegrali. No ciekawi mnie, jak to będzie wyglądało. Żeby nie było powtórki z rozrywki, już to kiedyś przerabialiśmy, że Hojnowianka no, gdzieś tam dołowała w tej klasie okręgowej. Miejmy nadzieję, że obudzą się podopieczni Zbigniewa Grzybowskiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o inne wyniki, no to jedyny wynik, który został obrócony jak gdyby, tak, przez nieuprawnionych zawodników, to był mecz Łagoszowi Łagoszów z Wiktorią Borek. Wiktoria Borek zwyciężyła na boisku 4-2, ale Wydział Gier zweryfikował ten mecz jako walkover na korzyść Łagoszowi Łagoszów 3-0. Górnik Lubin wygrywa w Sobinie z Kaliną. No i tutaj ostre strzelanie urządzili sobie piłkarze Zawiszy Serby, wygrywając ze zrywem kotla 13-1. Piotrek, pierwszy odcinek za nami. Miejmy nadzieję, że patrząc na to też, co dzieje się jak gdyby w społeczeństwie, nie będziemy zmuszeni do przerabiania podobnego scenariusza jak w poprzednim sezonie. No bo patrząc na ilość zachorowań, no to wszystko gdzieś tam no budzi niepokój. Tych zachorowań jest bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że wszyscy będziemy mogli cieszyć się normalnością, normalnym życiem, a i co za tym idzie, my wszyscy miłośnicy futbolu rywalizacją na boiskach ligowych, więc miejmy nadzieję, że ten sezon będzie trwał w najlepsze, będzie przysparzał nam mnóstwo emocji pozytywnych, no i będzie nas też zaskakiwał. No ta pierwsza kolejka mocno zachowawcza, raczej obyło się bez wielkich niespodzianek. No raczej tak. Nie było nic, co mnie zaskoczyło. No może rzeczywiście gdzieś tam nie wierzyłem, że Mewa Konica ze Spartą w Grębocicach no i myślę, że aż tak dobrze sobie poradzi. Na pewno Włókniarz zaskoczył w meczu z Karkonoszami. Bardzo pozytywną wrażenie zostawił po sobie Leśnik Osiecznica. Także na pewno ta liga będzie ciekawa, bo musi być ciekawa. Jak 7 drużyn spada, to nie może nie być emocji. Zgadza się. Ja jeszcze mam taki apel mały, bo w następnym tygodniu wszystkie drużyny grają o godzinie 17, co nam utrudni pracę. Jakby ktoś chciał przełożyć mecz, to na pewno się pojawi w programie. Dziękuję serdecznie. Dobra, jak zwykle z humorem zakończył dzisiejszy odcinek. My bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Piłkarskiej Niższej Ligi. Przypomnę tylko, że do rywalizacji wracają zawodnicy klasy okręgowej, więc będzie więcej informacji, będzie coś nowego, coś świeżego po, przypomnę, 8,5 miesiącach rozbratu z ligową piłką. Jeszcze raz dziękujemy za uwagę, żegnamy się ze studia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na sportowe emocje z regionu zaprasza sieć restauracji Hanoi. Orientalny smak miasta. Sponsorem programu są Płytki Rokitki, salon płytek i armatury sanitarnej. Na piłkarskie podsumowanie tygodnia zaprasza firma Saler Polska z siedzibą w Legnicy. Oficjalny dystrybutor sprzętu sportowego marki Saler w Polsce.